Równie interesującym, co niepokojącym spostrzeżeniem podzielił się z Radą Miejską jej przedstawiciel, radny Kamil Klimek. Jak poinformował, wykonując czynności kontrolne w Suwalskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwrócił uwagę na dane dotyczące ilości wydawanych w mieście orzeczeń. To, co niepokoi, to oczywiście dane. Okazuje się, że 11% mieszkańców naszego miasta jest dotkniętych problemem niepełnosprawności. Ale to, co bardzo, bardzo przykuwa uwagę, to liczba orzeczeń, i teraz powiem tylko i wyłącznie o okresie za ostatnie 6 miesięcy, od 1 stycznia do końca czerwca 150 orzeczeń. Ale żeby jeszcze bardziej zwrócić Państwa uwagę, to 1/3, 50%, orzeczeń dotyczy osób ze spektrum autyzmu. Osoby zmagające się z nim mają problemy z komunikacją, społecznym funkcjonowaniem, nawiązywaniem i utrzymywaniem nowych relacji, wykazują często nadmierne przywiązywanie do mało elastycznych wzorców zachowań. Zdaniem Kamila Klimka na tak istotny przyrost liczby osób dotkniętych tego rodzaju zaburzeniami miała wpływ sytuacja wywołana przez trwającą od wielu miesięcy pandemię i wynikające z niej ograniczenia, szczególnie te w kontaktach społecznych. Swoje spostrzeżenia ma również prezydent miasta. Jak było posiedzenie zespołu do spraw programów zdrowotnych, pan doktor ze szpitala wojewódzkiego powiedział, bo zasiadał również w komisji nie poborowej, tylko teraz w kwalifikacji wojskowej, pan doktor Wołyniec to powiedział, no czegoś jeszcze takiego nie widział. Jest przerażony stanem zdrowia tych młodych ludzi, którzy no stają po to, żeby przyznać im odpowiednią tam grupę. Opierając się na tej opinii, Czesław Renkiewicz przyznał rację radnemu Klimkowi, mówiąc, że faktycznie istotne i potrzebne są działania poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców Suwałk z zakresu profilaktyki zdrowotnej. I takie działania są prowadzone, nawet w przedszkolach, mówił prezydent, wskazując na inicjatywy mające zachęcać do aktywności fizycznej, do właściwego odżywiania i tym podobne. Odniósł się również do zaobserwowanego wzrostu liczby osób dotkniętych spektrum autyzmu. No tutaj te problemy też coraz bardziej są widoczne. I nie wiem, czy to w naszym mieście, czy poza miastem, w innych porównywalnych miastach to zjawisko tak przybiera na sile, bo jak kiedyś pamiętacie Państwo, dyslekcję badaliśmy. Jak tu u nas ilu dyslektyków mamy i w porównaniu do innych miast. I okazało się, że my no, rekord świata prawie pobiliśmy, pewnie rekord Polski na pewno. I ja nie wiem, jak jest z autyzmem, nie? Co chodzi o orzeczenie i tak dalej. Dodam tylko na marginesie, że specjalistyczna opieka, edukacja to jest naprawdę bardzo zadanie potrzebne. Widzimy, tych potrzeb edukacyjnych jest coraz więcej i to coraz więcej kosztuje. Wiem, że rząd przygotowywał się też do zreformowania edukacji tej specjalnej. Nie wiem, na jakim etapie są te prace w tej chwili, ale w jednej z debat, gdzie przysłuchiwałem się, właśnie padło stwierdzenie, że w takim tempie środków na kształcenie te specjalne no, rząd nie jest w stanie zabezpieczyć. My mamy oprócz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego mamy również niepubliczne placówki, którym każdego miesiąca też podpisuje no, niemałe pieniądze. A słyszę, że potrzeb będzie coraz więcej. Myślę, że trzeba tematowi będzie się przyjrzeć, ale generalnie no, stan zdrowia młodego pokolenia naprawdę wymaga naszej troski i prowadzenia jakichś działań, profilaktyka, edukacja właśnie, to jest przed nami.